Zanim zaczniemy, zachęcam do subskrypcji kanału na dole po codzienny zastrzyk futbolu. Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Iniesta o transferze Neymara do Realu Madryt. Zidane rozchwytywany na rynku trenerskim. Polacy przenieśli się w czasie. A na koniec, co się dzieje z Paulinho, ranking 50 najlepszych piłkarzy od gol i wpadka w szatni Juve. Kwestia transferu Neymara do Realu Madryt wydaje się bardzo prawdopodobna. Brazylijczyk czuje się źle w Paryżu i szuka ucieczki, natomiast królewscy poszukują gwiazdy światowego formatu, która mogłaby zastąpić Cristiano Ronaldo. Wcześniej mówiło się o powrocie Neymara do Barcelony, jednak ten scenariusz jest niemożliwy. Na temat przenosin Brazylijczyka do stolicy Hiszpanii wypowiedział się Andres Iniesta, legenda dumy Katalonii. Czy Neymar może wrócić na Camp Nou? To byłoby dla niego trudne. Nie mogę wykluczyć takiego scenariusza, ale to na pewno nie byłoby dla niego łatwe. To byłaby fantastyczna transakcja w wykonaniu Realu. Czy transfer Neymara do Madrytu by mnie zabolał? Nie, w ogóle. Real zyskałby unikalnego gracza. W piłce nożnej takie decyzje się zdarzają i trzeba z nimi żyć. Do tej transakcji miałoby dojść latem 2019 roku. Czy dojdzie do transferu? Jeżeli Florentino Perez będzie zdeterminowany i nie będzie żałował pieniędzy, to będziemy świadkami spektakularnego transferu. Kartka z kalendarza. 14 listopada 1934 roku w Londynie rozegrano mecz towarzyski między Anglią i Włochami, który zakończył się zwycięstwem tych pierwszych 3-2. Z powodu bardzo brutalnej gry mecz ten został nazwany Bitwą o Highbury. Zinedine Zidane to obecnie najgorętsze nazwisko na trenerskim rynku. Francuz wraz z końcem poprzedniego sezonu pożegnał się z Realem Madryt. Media donoszą, że Zidane jest rozchwytywany i ma oferty z największych klubów w Europie. Według hiszpańskich dziennikarzy z Francuzem kontaktowali się przedstawiciele Manchester United, Paris Saint-Germain oraz Bayernu Monachium. Bawarczycy mieli kontaktować się z Zidanem już w zeszłym tygodniu po porażce w prestiżowym spotkaniu przeciwko Borussii Dortmund. Zidane jest teraz na rocznym urlopie, który kończy się dopiero 1 czerwca 2019 roku. Dlatego też ma on bardzo dużo czasu na zastanowienie się i wybranie najlepszej opcji. Faworytem w wyścigu po podpis Francuza wydaje się być Manchester United. Niektóre media donosiły o nauce angielskiego przez Zidana. Jednak kusząca może wydawać się oferta z Bayernu. Wtedy włodarze klubu musieliby zaproponować szkoleniowcowi wizję klubu w perspektywie kilku następnych lat, co jest równoznaczne z dużymi transferami. Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości reprezentanci Polski wzięli udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej. Wojciech Szczęsny, Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak oraz Jerzy Brzęczek nałożyli na siebie stroje w stylu retro. Szczęsny miał na sobie koszulę bramkarską z Igrzysk w Paryżu z 1924 roku. Lewandowski założył komplet z pierwszego meczu międzypaństwowego rozegranego przeciwko Węgrom w 1921 roku. Krychowiak włożył strój z 1938 roku. Brzęczek przywdział na siebie garnitur z lat 1921-1939. Zdjęcia prawdopodobnie trafią do kalendarza, który zostanie wydany za rok z okazji stulecia federacji. Skoro już jesteśmy przy reprezentacji Polski, to mam dla Was mini konkursik. Jak wiecie, w czwartek o 18 gramy z Czechami. Mam dla Was do rozdania zestaw wlepek ostatniego gwizdka. Co zrobić, żeby wygrać? Po pierwsze, subskrybujesz kanał. Po drugie, zostawiasz łapkę w górę. Po trzecie, typujesz prawidłowy wynik spotkania i zdobywcę gola. Na przykład 2-1 Lewandowski. Wszystko będzie dokładnie sprawdzane. Czas do pierwszego gwizdka meczu. Szczegółowe zasady w opisie filmu. Pamiętacie jeszcze Paulinho? Tak, tego co grał kiedyś w ŁKS Łódź, a potem w Barcelonie. Myślicie, że ślad po nim zaginął? Nic bardziej mylnego. Chłop robi karierę w Chinach. Co prawda nie udało mu się zdobyć ze swoją drużyną mistrzostwa kraju, ale mimo to został nominowany do trójki kandydatów na najlepszego piłkarza Chin. Podobno w ŁKS-ie kombinują, jak go ściągnąć do drużyny. Serwis internetowy Goal.com opublikował ranking 50 najlepszych piłkarzy. Na szczycie notowania znalazł się Luka Modric. Tuż za nim znalazł się Cristiano Ronaldo. Na ostatnim miejscu na podium znalazł się Mohamed Salah. Co ciekawe, Messi znalazł się dopiero na 5. miejscu. W zestawieniu znalazło się miejsce dla Polaka. Robert Lewandowski zajął odległe 33. miejsce. W tym notowaniu każdy piłkarz ma krótki opis, w którym pokrótce uzasadnione jest zajęte przez niego miejsce i dla przykładu Robert zajmuje tak niską pozycję, dlatego że jak pisze Goal.com, jego występ na Mistrzostwach Świata był katastrofalny.
Jeden z widzów na naszym Facebooku podesłał nam ciekawostkę. Najpierw było zdjęcie Dybali z Ronaldo, gdzie w tle mogliśmy zobaczyć taktykę Juventusu. Teraz do sieci wpadło zdjęcie 18-letniego Raulo Bellanova z Ronaldo. I co z tego? Ano to, że w tym momencie chcielibyśmy, żeby w tle wisiała taktyka Juve, a nie coś innego. Rada dla Juve. Chyba czas zacząć robić fotki poza szatnią. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, zachęcam do subskrypcji kanału, sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się Wam na ekranie, a my widzimy się już wkrótce, do zobaczenia.